Witam Państwa niezwykle serdecznie. Nazywam się Piotr Kardasz. Jestem przewodniczącym Rady Naukowej DuoLife. Mam zaszczyt i przyjemność zarekomendować Państwu nasz flagowy produkt DuoLife, który w badaniach przeprowadzonych przez Hamilton i Centralne Laboratorium Australii uzyskał miano nieporównywalnego w swojej skuteczności działania do jakiegokolwiek suplementu dotąd stosowanego na rynku. Skoncentrujmy się zatem na jego walorach. DuoLife jest suplementem, który wykorzystuje optymalny skład biologicznie aktywnych substancji skompaktowanych po 13 w suplemencie na dzień i 13 w suplemencie na noc. W stężeniu 98%, czyli takim, jak matka natura nadała tym roślinom. Bowiem badania przeprowadzone zwłaszcza przez japońskich naukowców w 2008 roku do 2013 dowiodły, że rekomendowane przez światowe laboratoria biologicznie aktywne substancje wtedy aktywne są w 100%, kiedy nie są pozbawione naturalnego tła. Mówiąc inaczej, jeżeli zależy nam na flawonoidach, na przykład z owoców acai, nie mogą być one wyekstrahowane oddzielnie, tylko potrzebują zestawu mikroelementów i pozostałych składników, bo wtedy doskonale działają w organizmie. W skład suplementu DuoLife, którego celem jest przyspieszenie psychomotorycznej sprawności naszego organizmu na dzień, są takie oto wyciągi jak Mirinda citrifolia, czyli z owoców noni, z acai, wyjątkowej palmy, która zawiera 32 antyoksydanty, przede wszystkim flawonoidy i antocyany, z granatowca właściwego, z aloesu, który rekordowo przyspiesza regenerację, także żurawiny, maliny, czarnego bzu, rokitnika, rekordzisty pod względem likwidowania trudno gojących się ran i przyspieszonego sposobu regeneracji wszelkich tkanek. Wreszcie winogron, które zawierają ten słynny resveratrol pterostilben, a zatem fitoeleksyny, które powodują tak zwany paradoks francuski. Nie występuje w populacji Francuzów zjawisko chorób cywilizacyjnych w takim stopniu jak u pozostałych Europejczyków. I wreszcie żeńszeń, dzika róża i pewien fenomen botaniczny, który dotąd służył tylko koniom jako pasza, mianowicie lucerna, bowiem oprócz steroli, mikroelementów, witamin, włącznie z witaminą E, zawiera ona potencjał czynnych substancji, które pobudzają większość metabolicznie aktywnych procesów. Pobudza metabolizm całego organizmu. Warto podkreślić, że firma DuoLife jako pierwsza wśród wszystkich produkujących suplementy postanowiła oddzielić wspieranie metabolizmu naszego organizmu na noc, bowiem zupełnie inne są cele naszego organizmu w nocy, bowiem organizm potrzebuje wyciszyć emocje, związać toksyny, usprawnić funkcję układu hormonalnego i podnieść sprawność układu immunologicznego z równoczesną syntezą dopaminy po to, by na dzień w doskonałym nastroju sięgnąć po psychomotoryczne pobudzenie. A więc tu wyciszamy emocje, wiążemy toksyny. W skład suplementu DuoLife Noc wchodzą przede wszystkim takie rośliny jak owoc goji, który wyznacza pewien kierunek z uwagi na potencjał ogromny mikroelementów. Chcę powiedzieć, że ta roślina zawiera 91% wszystkich nieodzownych dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu mikroelementów, do tego witaminy i oczywiście określoną proporcję egzogennych aminokwasów. Morwa biała kontroluje poziom przekształcenia cukru w tłuszcz. Ostropes regeneruje miąższ wątroby, podnosząc syntezę glutationu, a zatem usprawnia funkcję nie tylko układu immunologicznego, ale także hormonalnego i wpływa na poziom dopaminy. Karczok przyspiesza trawienie, śliwka opróżnianie jelita grubego, co przeciwdziała procesom gnilnym. I wreszcie winogrona, które pojawiają się tutaj jako czynnik usprawniający pozostałe funkcje, ale także regulujący poziom kwasowości naszego organizmu. Acerola
zwana często wiśnią z Barbadosu, jest rekordzistką pod względem zawartości witaminy C. W porównaniu do dzikiej róży, która występuje w suplemencie DuoLife Dzień, zawiera ona 4,5 tysiąca mg na 100 gram własnej masy, a dzika róża 3,5 tysiąca mg. I wreszcie burak czerwony, wręcz fenomen kulinarny z uwagi na betainy i betaniny. Pierwsze działają protekcyjnie na trzustkę i wątrobę w całym zakresie ich funkcji, a betainy mają działanie powstrzymujące proces starzenia się komórek, przyspieszają proces regeneracji i wreszcie pokrzywa z uwagi na kwas krzemowy, dużą zawartość aktywnego wapnia czy też magnezu korzystnie wpływa na regenerację nabłonka, usprawnia pracę układu wydalniczego, ale także kontroluje pracę trzustki. I wreszcie wilka kora, która niszczy tumory nowotworowe, posiada ogromny potencjał antyoksydantów, działający przeciwinfekcyjnie, ale także wspierający wątrobę. I aronia, pewien fenomen fitoremediacyjny, bowiem we współpracy z mikroorganizmami doposaża własny sok w składniki, które w danym miejscu bytowania człowieka są nieodzowne, bowiem wiążą większość toksycznych związków tam pojawiających się, ale przede wszystkim usprawnia pracę układu krwionośnego, centralnego układu nerwowego, również przywraca sprawność widzenia i regeneruje miąższ wątrobi. I wreszcie melisa wyciszająca emocje, pozwalająca głębiej spać, czy też lucerna siewna, która z uwagi właśnie na potencjał mikroelementów wraz z owocem goi porządkuje funkcje tych wszystkich składników i metaboliczne procesy w naszym organizmie.